To jest moment z tych takich ważnych, kiedy powstała płyta The Wall. Numer został napisany tak naprawdę początkowo po to, żeby pokazać, jak to artysta na scenie jest odcięty od publiczności na dużych stadionach, na wielkich koncertach. Taki był początkowy zamysł tego kawałka, jednej z jego części. Okazało się, że wydarzenia historyczne, cały odbiór tej płyty sprawił, że jest to po prostu taki sprzeciw wobec tego, co się działo na świecie, wobec dyktatury, wobec wszystkich niesprawiedliwości. Another brick in the wall. I'm gonna go get some more.